Cześć. Dzisiejsze ćwiczenie jest głównie cardio, ale później będę też używała trochę ciężarków. Także potrzebujecie skakankę i dwa ciężarki. Dobra, to zaczynamy od skakanki. Skaczymy powoli. Na początku tylko, żeby się rozgrzać. Rozgrzać nogi delikatnie. Bardzo dobrze. Poskaczymy tylko około minuty. Także pierwsze 30 sekund, tak jak mówiłam, spokojnie, nie spieszymy się nigdzie. Bardzo powoli. Teraz spróbujemy może na jednej nodze. Tak kilka razy. I na drugiej. Świetnie. Teraz na zmianę. Teraz może trochę pajacyków. Super rozgrzewka. Także teraz możemy trochę przyspieszyć. Jeszcze nam zostało 20 sekund. Jeżeli dobrze liczę. Także podnosimy trochę kolana wyżej. I trochę szybciej. 10 sekund. Także przyspieszamy. 5, 4, 3, 2 i 1. Teraz zobaczymy, jak sobie poradzimy z tym. Będziemy robić 10 burpees. Zaraz pokażę, co jest burpee. 10 burpees z pompkami, po czym przeskakujemy na drugą stronę matu i będziemy podnosić ciężarki. Także zaczynamy w ten sposób. Kładziemy dłonie na podłodze, wyskakujemy do tyłu, czyli nogi przesuwamy do tyłu, tak? Robimy pompkę, wyskakujemy z powrotem i wyskakujemy bardzo wysoko do góry. Jak tylko wysoko możemy. To jest właśnie burpee z pompką. Teraz tak, podnosimy nogę, jak tylko wysoko możemy, szczególnie na początku, jak jeszcze nie jesteśmy zmęczeni. Także wysoko noga i na jednej nodze przeskakujemy na drugą stronę. Podnosimy ciężarki. I teraz tak, bardzo ważna rzecz. Uginamy nogi lekko w kolanach i prosto pochylamy plecy do przodu. Klatka piersiowa wypychamy do przodu. Bardzo ważna rzecz, żeby nie uszkodzić kręgosłupa. Po czym pochylamy się z tej pozycji. Podnosimy ciężarki do góry i łokcie do góry dwa razy. Po czym kładziemy ciężarki na dół. Podnosimy drugą nogę i robimy to samo w drugą stronę, czyli skaczemy z powrotem. To jest jeden, robimy 10. Także drugi raz. Pompka. Z powrotem wyskok wysoko. Super. Raz, dwa, trzy. Przynajmniej trzy podskoki w drugą stronę. To samo. Nogi ukinamy, plecy proste, bardzo ważna rzecz. Raz, dwa. Tak jest. Z powrotem. Raz, dwa, trzy. Nie spieszymy się. Na dół. Dziewczyny, możecie robić pompki na kolanach. I do góry. Numer trzeci. Raz, trzy. Numer trzy. To samo. Ciężarki. Raz i dwa. I z powrotem. Druga noga. To jest cztery. Świetnie. Jak z oddychaniem? Męczymy się trochę? Dobrze. Numer 5. Ciężko się robi pompki na kamieniach. Na drobnych kamieniach, które się dostają pod moje dłonie. Dobra, uginamy kolana. Raz i dwa. Z powrotem. Raz, dwa, trzy. I numer 6. I wysoko wyskok. Raz, dwa, trzy. Który to jest? 7, prawda? I wysoko. Raz, dwa, trzy. Zastanawiam się, czy jest jakaś uproszczona wersja. Pewnie nie musicie nogi tak wysoko podnosić, ale skaczemy na jednej nodze. Wysoko! To jest 8. Raz, dwa, trzy przeskoki. To samo, uginamy nogi, plecy prosto. Nie zapominajmy o tym. Naprawdę bardzo ważna rzecz. I numer 9. Raz, trzy. I dwa. Elegancko. I z powrotem. Ostatni raz.
Także robimy dokładnie i wysoko. Wyskok. Raz, dwa, trzy. Z tej pozycji. Dwa razy. I z powrotem. Raz, dwa. Teraz przechodzimy na podłogę. Kładziemy się na podłodze. Jakby takim wysiłku czas na drzemkę, prawda? No nie, żartuję. Kładziemy się na podłodze. Ręce są wzdłuż tułowia, tak samo na dole. Jedna noga do góry. Wyglądają na helikoptera. Nie, jedna noga do góry, nie wiem, czy mnie to posłuchać. I robimy mostki. Czyli pupa do góry i jak tylko wysoko, no możemy. Tak jest. Bardzo dobrze. Wdychamy do góry. 6, 7, 8, 9 i 10. 5 razy. Raz, dwa, jeszcze 5 razy. 3 i wysoko. 4, świetnie. I 5, trzymamy i pulsujemy przez 10 sekund. Trzymamy wysoko. No nie, no teraz nas naprawdę oglądają, bo się patrzą. I opuszczamy na dół. 2 sekundy przerwy i powtarzamy to samo na drugiej stronie, czyli drugą nogę. No miałam na myśli, drugą nogę. Także druga noga do góry i wpychamy pupę, jak tylko wysoko możemy. Raz, dwa, napinamy mięśnie tyłka. 3. 4, 5, wbijamy piętę w ziemię. 6, 7, 8, 9, 10. Jeszcze 5 razy. 2, 3, 4, 5. Zatrzymujemy się i to samo. 10 sekund. I opieramy się na pięcie. Bardzo ważna rzecz. Powinniśmy już to teraz odczuwać. Super. 5, 4, 3, 2, 1 i bardzo powoli opuszczamy nogę na dół. To robimy drugą rundę. Powtórka z rozrywki. Skaganka. I tak samo skaczemy. Na początku powoli. Jakkolwiek tylko umiecie. Początkujący nawet mogą skakać w ten sposób. Znaczy nie tak, nie to miałam na myśli. Dobrze, zademonstruję innym razem. Na razie nie chcę tracić czasu. Zresztą dobry pomysł, żeby stworzyć następne wideo o skakance, prawda? Dobra, za dużo gadam. Kolana do góry! Jeszcze 20 sekund. Teraz na jednej nodze. I na drugiej. I jeszcze przez 10 sekund, tylko szybko możecie. Wszystko jedno jak, tylko skaczcie. A kurczę, ale wstyd, nie? Plama dokładnie. 5, 4, 3, 2, 1. Mieliście szansę się popisać, bo mi to za specjalnie nie wpadło. Teraz robimy to samo. 10 burpees z pompkami, z tym, że z ciężarkami troszeczkę zmieniamy. Ale ręce na dół. Pompka, wyskok wysoko do góry, jedna noga do góry i to samo, przeskakujemy na jedną stronę i teraz tak, podobnie, zginamy nogi, plecy prościuteńko na dół, bierzemy ciężarki i pierwszy raz powtórka, a drugi raz łokcie szeroko, tak jak skrzydła i z powrotem. Także drugi raz wyskok, pompeczka, wyskok do góry. Pięknie. Dziewczyny, nie zapominajcie, pompki mają być robione na kolanach. Znaczy możecie, nie musicie. Drugi raz. Z powrotem to samo. Raz, dwa, trzy przeskoki. I na dół. Do tyłu. Wyskok. Raz, dwa, trzy. Pracę. Balans. Po raz kolejny. I skrzydełka. To już numer trzy. Pięknie, jeszcze raz, na dół. Raz, dwa, trzy. Numer cztery. Prościutko plecy. I łokcie do tyłu. Łokcie na bok.
trzy. Czy to było trzy czy cztery? Zrobimy cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Numer pięć, prawda? Wyskok. Oj, ciężko mi to idzie jakoś. Ale ważne, żeby zostać w ruchu. Także numer 6. Raz, trzy. Jeżeli podnoszenie nogi sprawia Wam trudności, nie podnoście wysoko, tylko po prostu skaczcie na jednej nodze. Numer 7. Raz, trzy. Raz. I na bok. Bardzo dobrze. Raz, trzy. I numer 8. Wysoko wyskok. Joń, nie bądźmy leniwi. W końcu na tym to polega. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Jeszcze dwa. Numer 9. I wysoko wyskok. Bardzo ważna rzecz. Raz. I dwa. Pięknie. Raz, dwa, trzy. Ostatni raz. Czyli wyskok do tyłu. Do góry. Dwa, trzy. Przeskok. Plecy prosto, kolana lekko zgięte. Łokcie do góry. I do góry na bok. Dwa, trzy. Także siadamy. Siadamy na podłodze. Pamiętamy, że są plecy prosto. Klatka piersiowa jest zawsze do góry. Bardzo ważna rzecz. I teraz tak. Pochylamy się do tyłu. I wersja dla początkujących. Nogi są zgięte. Trudniejsza wersja, trzymamy nogi prosto do góry. I teraz tak, im bardziej się obniżamy, tym będzie trudniej. I będziemy wykonywać wdech na 5 i wydech tak samo na 5. Także ciężko będzie mi mówić i oddychać i liczyć w tym samym czasie. Także chcę to na początku wyjaśnić. Także siadamy do pozycji, ręce są wyciągnięte w ten sposób i będziemy uderzać za każdym razem na 5, znaczy co raz, 1, 2, 3, na 5 wdech i na 5 wydech, tak jak mówiłam. Także zaczynamy, żeby nie marnować czasu. I wdech. Wydech. 20. 30. Klatka piersiowa do góry. 40. 50. Obniżamy się teraz trochę dla utrudnienia. 60. 80. 90. Pilnujemy klatki piersiowej. 100. Zrobimy jeszcze 20. Jeszcze 10. Świetnie. Teraz tak. Sekundka przerwy. Zapomniałam właściwie, nie powinno być przerwy. Wracamy do samej pozycji. I teraz tak. Jedna noga do przodu prosto, drugą zginamy. I tak samo powoli pochylamy plecy do tyłu, ale klatka piersiowa do góry. Czujecie w brzuchu? Znaczy w mięśniach brzucha. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeszcze raz. No, nieźle poczułam. Ciężko mi mówić, liczyć i oddychać w tym samym czasie, szczególnie właśnie przy takich ćwiczeniach. Ale to już było ostatnie ćwiczenie na dzisiaj. Mam nadzieję, że dało w kość, co niektórym, tym co ćwiczą, nie tym co oglądają. Dobra wiadomość, strona internetowa wreszcie działa, przynajmniej tymczasowa. Także spróbuję opisać część ćwiczeń na stronie. Zapraszam do www.fytopi.eu. To wszystko na dzisiaj, dziękuję i do zobaczenia.